Więc sposób przeprowadzenia tych czynności, jednak bez nadmiernego konfliktu, należy ocenić jako prawidłowy i podziękować policjantom, że w taki sposób przeprowadzali swoje czynności. Panie senatorze, no wielkie emocje. Prezydent Andrzej Duda no troszeczkę wczoraj próbował pomóc ministrom Kamińskiemu i Wąsikowi. Pogubił się pan prezydent trochę w tym wszystkim? Każdy z nas jest równy wobec prawa, czy to jest polityk, czy to jest zwykły obywatel. I to prawo stanowi o tym, że jak ktoś ma prawomocny wyrok i jest skazany na karę pozbawienia wolności, jest wydany nakaz stawiennictwa się w zakładzie karnym, to w tym zakładzie karnym albo się stawiamy dobrowolnie, albo doprowadza nas policja. I oczywiście prezydent ma swoje prerogatywy, może skorzystać z prawa łaski i od prawomocnego wyroku, a nie tak jak próbował od wyroku pierwszej instancji, ułaskawić obu panów. Tak, w tym konkretnym przypadku, jeżeli takie ułaskawienie będzie podjęte, ale zgodnie z procedurą wcześniej prezydent powinien wystąpić o opinię do sądu i do prokuratora generalnego w zakresie takiego wniosku. I jeżeli prezydent podejmie tą decyzję, tak, wtedy panowie Wąsik i Kamiński nie będą już dalej odbywać kary pozbawienia wolności. Pan prezydent złamał prawo w ostatnich dniach? Pan prezydent niewątpliwie nie skorzystał skutecznie z prawa łaski. Pan prezydent niewątpliwie jako prezydent udzielił schronienia dwóm przestępcom, bo osobom skazanym prawomocnym wyrokiem, a kodeks, przepisy prawa karnego jasno regulują, że nie można udzielać pomocy, schronienia osobie, która na przykład uchyla się od odbycia kary pozbawienia wolności. Ale odpowiedzialność prezydenta jest wyłączona. Prezydent ma immunitet w czasie pełnienia swoich obowiązków jako prezydent RP. Tylko, że z drugiej strony wszyscy wiedzieli, że panowie Wąsik i Kamiński tam są, więc właściwie się nie ukrywali. Ukrywanie się rozumiemy brak albo dobrowolnego stawiennictwa się do zakładu karnego, albo brak możliwości zatrzymania i doprowadzenia obu osadzonych. Fakt przebywania panów w kancelarii prezydenta przez pewien, na szczęście krótki czas, uniemożliwił policji realizację nakazu stawiennictwa się panów Wąsika i Kamińskiego do zakładu karnego. Czy nie byłoby lepiej, tak może bardziej elegancko powiedzmy, gdyby Wąsika i Kamińskiego po prostu policjanci zgarnęli, mówiąc kolokwialnie, przed wizytą u prezydenta, no bo było wiadomo, że oni tam będą, no bo zapowiadali to. Z informacji, których udziela policja, nakaz sądowy, który stanowi podstawę do działań policji i do prowadzenia skazanych, trafił już do policji w takich godzinach, że kiedy policja podjęła czynności w miejscach zamieszkania obu panów, to ich tam już nie było, bo udali się do Pałacu Prezydenckiego, więc sposób przeprowadzenia tych czynności, jednak bez nadmiernego konfliktu, w sposób skuteczny, ale również i bardzo dobrze w tym zakresie, niespektakularny, należy ocenić jako prawidłowy i podziękować policjantom, że w taki sposób przeprowadzali swoje czynności. A jak pan w ogóle uważa, jak będzie wyglądała współpraca na linii rząd, większość sejmowa, prezydent? No, nie zaczyna się to obiecująco. Ta współpraca jest opisana przepisami prawa. Ale dobra wola. Władza ustawodawcza przyjmuje ustawy, prezydent jak chce może je zawetować. Czasami nie ma skutecznych narzędzi, bo jeżeli dzisiaj słyszymy, że prezydent może doprowadzić do rozwiązania parlamentu, nie może. Zgodnie z konstytucją, jeżeli budżet, bo to miałaby być ta podstawa, wpływa w konstytucyjnym terminie i zostaje przez parlament przyjęty, to nie ma podstawy
do rozwiązania parlamentu. Żyjemy w demokratycznym państwie. Czasami, i oby jak najczęściej, jest zgoda, jest kohabitacja, jak mówią prawnicy, a czasami może być jakiś spór. Ważne, żeby ten spór był w granicach prawa i wszystkie organy i instytucje działały zgodnie z przepisami prawa. A propos budżetu, no bo też w skład tej ustawy budżetowej będzie wchodził budżet dla Kancelarii Prezydenta. Czy może po tych ostatnich wydarzeniach należałoby trochę obniżyć ten budżet? Moim zdaniem budżet nie jest sferą realizacji jakichś sporów politycznych. My dzisiaj, bo to już wiemy, oczekiwania różnych instytucji są czasami odrobinę zmniejszane w kontekście możliwości budżetowych. Podam przykład instytucji, którą znam bardzo dobrze jako były prezes. Najwyższa Izba Kontroli miała zaopiniowane obcięcie, ograniczenie środków w stosunku do tych, których oczekiwała. Ważne, żeby nie było wątpliwości, że decyzje są podejmowane w oparciu o konkretne możliwości budżetowe, a nie w oparciu o jakieś scenariusze polityczne, bo w tym momencie z punktu widzenia obywateli mamy czytelny sygnał. Budżet jest elementem realizacji celów państwa, a nie narzędziem do politycznego sporu. Nie obawia się pan, że kadencja Sejmu zostanie skrócona? Panie doktorze, na pewno nie może być skrócona w oparciu, jeżeli parlament przyjmie budżet, w oparciu o przepisy dotyczące budżetu. Czy może być w innym trybie? Oczywiście. Gdyby parlament nie przyjął, nie powołał rządu, nie uchwalił mu wotum zaufania, ale to się właśnie stało. Więc ja dzisiaj nie widzę konstytucyjnego scenariusza. Oczywiście parlament zawsze się może samo rozwiązać, a konkretnie Sejm w tym zakresie ma kompetencje. Ale bym powiedział, większość sejmowa mówi jednoznacznie, że chce realizować obowiązki wynikające z tego, że 11 milionów polskich obywateli na nim zagłosowało, a ważne są też deklaracje między innymi premiera Tuska, który mówi, będziemy chcieli je realizować w taki sposób, żeby rozliczyć to, co musi być rozliczone w sensie złamania przepisów prawa, ale działać poprzez rząd w taki sposób, żeby budować pojednanie dla wszystkich obywateli, niezależnie od tego, kto na które ugrupowanie głosował. I dzisiaj oczywiście jesteśmy w momencie, gdzie te emocje polityczne są wyjątkowo silne, ale miejmy nadzieję, że za jakiś czas będziemy mogli przejść do tego etapu, gdzie ten element pojednania będzie elementem bardzo widocznym w praktyce działania i władzy ustawodawczej, i władzy wykonawczej, chociaż to jest apel oczywiście do wszystkich stron uczestników tego dyskursu politycznego. No tak, ale mówi pan o pojednaniu, a z drugiej strony też PiS zapowiada, że jeżeli by w przyszłości doszedł do władzy, będzie rozliczał przede wszystkim Donalda Tuska, czy ministra Sienkiewicza, no i pozostałych członków ekipy rządowej za to, co dzieje się już po wyborach. Nie obawia się pan tych rozliczeń, tych zapowiedzi? Groźnie to brzmi? Panie redaktorze, jeżeli rozliczenie dokonuje się w zgodzie z przepisami prawa, tak mamy w przypadku pana Wąsika i Kamińskiego, mamy prawomocny wyrok, mamy potwierdzenie fałszowania dokumentów urzędowych czy nielegalną prowokację, jeżeli rozliczenie dokonuje się w oparciu o przepisy prawa, w oparciu o instytucje, które tej oceny dokonują, czyli niezawisły sąd, to absolutnie każda władza ma prawo, a nawet obowiązek, żeby tam, gdzie doszło do złamania przepisów prawa, żeby to rozliczać i realizuje ten obowiązek w interesie nas, obywateli. Jeżeli rozliczenie zaś miałoby być formą odwetu politycznego, nie popartą o fakt złamania przepisów prawa, nie popartą konkretnymi przepisami, nie popartą działania organów do tego upoważnionych, tak, to taka forma odwetu w demokratycznym państwie jest niedopuszczalna. Dobra, na koniec, panie ministrze, 19:30 czy wiadomości? Który lepszy? Dla mnie nazwa jest mniej istotna. Dla mnie istotna, chodzi o treść. Istotna jest treść i zauważam, że nie ma tego hejtu, nie ma tej propagandy. Jest informacja, a tego oczekujemy od mediów publicznych, dlatego powiem, że 19:30.